Witam ponownie. Zaczynam od niszowego zapachu Kelamor, czyli cóż za miłość. To jest marka niszowa Enigutal. Marka od jaśminowo, chyba też z tą stiarę, sąż od Petitcherry gruszkowego, chociaż chyba jego jeszcze nie pokazywałam. Zapach Kelamor to zapach różany. Bardzo dobrze oddany zapach róży. Kojarzy mi się z takim właśnie olejkiem różanym bułgarskim. Dosyć trwały zapach. Kolejny zapach tej marki, który chciałabym pokazać, to Eau de Hadrian chyba. Czy Hadrian, chyba się tutaj nie czyta, czyli Eau de Hadrian. To zapach cytrusowy, z ubijającą się cytryną. Cytrusowo-odświeżająco-ziołowy. Jeden z pierwszych niszowych zapachów, jakie poznałam. To właśnie wtedy, kiedy poznałam Acqua Fiorentina i małą Italię Bonda. To również właśnie Eau de Hadrian i gruszkowe Petitcherry. Następny zapach, który chciałam pokazać, to zapach mainstreamowy Bulgarii Belle V2 Eau de Parfum. Zapach, powiedziałabym, że kosmetyczny. Dla mnie to zapach kremowy. Taki właśnie kosmetyczno-kremowy. Przypomina zapach kremu Nivea. Kolejny zapach, który chciałam pokazać, to zapach Signorina Salvatore Ferragamo. Zapach bardzo słodki, bardzo dziewczęcy, bardzo dobrze wyczuwalna nuta Panna Cotta. I chyba tego z kategorii właśnie takich słodziaków mainstreamowych bardzo mi się podoba, bo nie jest jakiś ani ulepno słodki, ani jakieś takie właśnie waty cukrowe, landrynki, nie jest sztuczny. Bardzo dobrze wyczuwalna właśnie ta Panna Cotta. To jest wersja de parfum. Następnie chciałam pokazać zapach japońskiej marki Masaki Matsushima. To jest zapach fluo, zapach owocowo-tropikalny. Jest tutaj grejpfrut, są też również owoce tropikalne. Bardzo optymistyczny. Dużo bardziej z takiej kategorii właśnie takich sałatek owocowych podoba mi się niż nawet niszowe Byredo Pulp. Dlatego, że pulp dla mnie pachnie tak trochę, nie wiem, trochę jakby taka sałatka sfermentowana, no niestety. Natomiast ten jest taki bardzo ożywczy, bardzo taki optymistyczny. Właśnie jak wymieszane różne owoce, taka sałatka owocowa, niestety bardzo nietrwały. To jest japońska marka, to jest marka również od zapachu na przykład miętowego Mintea, taki bardzo świeżący, fajny zapach. Aktualnie ma też taki zapach nowy, tylko nie pamiętam dokładnie nazwy, taki z porzeczką. Ma też zapachy takie ogólnie lekkie, lekkie kwiatowe, takie różowe Masaki na przykład, nie wiem, kremowe Masaki Shield, chyba już o nim wspominałam, bo akurat mam. Miałam też Tokyo Smile, taki zapach bardziej owocowy z litchi. Ten jest chyba taki najbardziej owocowy z tej marki. Jeżeli mówimy już o japońskich markach, to chciałam sobie pokazać jeszcze Anayak Yukimi. Również japońska marka. Zapach przecudowny. Jak się go pozbyłam, to jeden z takich właśnie najbardziej nieodżałowanych. Zapach owocowy, słodki. Ale nie wiem, w ogóle nie jest mainstreamowy. No bym go powiedziała, że bardziej taki właśnie niszowy. Zawiera klon i wydaje mi się, że ten klon to właśnie nadaje takiej słodyczy. Coś takiego jakby syrop trochę klonowy. Czyli właśnie takie połączenie różnych owoców z tym syropem, który nadaje właśnie takiej słodkości, wyrazistości. Ale właśnie przez to, że to nie jest ani wysłodzenie wanilią, ani karmelem, ani takimi nutami właśnie typowymi słodkimi, to zapach jest bardzo ciekawy, bardzo oryginalny. Bardzo komplementogenny, bardzo dziewczęcy. Powiedziałabym, że właśnie taki uroczy. I wyjątkowo podoba mi się ten flakon. Jest taki bardzo minimalistyczny, ogólnie taki właśnie z takimi prążkami, taki kolor, powiedziałabym, taki, no może nie tyle mięta, taki jasno-zielony i taki właśnie czerwony, trochę w bordo korek. To jest marka również od Hanami, które mam. Takie chłodne kwiaty, to w kolejnej części też będzie. To jest marka też, która ma taki zapach, też podobny flakon, taki wycofany, chyba tsukimi, taki bardziej orientalny z cynamonem. A propos cynamonu, chciałam pokazać zapach Orla
eau de parfum, zapach prześliczny, bardzo kobiecy, nawet nie tej dziewczynce, co właśnie bardziej taki kobiecy, elegancki, kwiatowy, z nutą cynamonu. Cynamonu, z tego co się orientuję, nie ma w ogóle w nutach, ale jest bardzo wyczuwalny, nie tylko przeze mnie. Dawałam też paru inną osobom do potestowania, to właśnie jest bardzo wyczuwalny ten cynamon. Jedyny zarzut, który mam z tego zapachu, to jest niestety strasznie nietrwały. Po prostu to jest trwałość na poziomie właśnie niestety Daisy Mark Jacobsa. Czyli prześliczne zapachy, a trwałość niestety chyba wręcz minutowa. Chciałam jeszcze pokazać z takich bardzo fajnych, a mainstreamowych i niedrogich zapachów. To jest Tommy Hilfiger Tommy Girl. Zapach bardzo dziewczęcy, owocowy. Dla mnie jest taki owocowy, trochę takie ma nuty cierpkie i bardzo wyczuwam gruszkę. To jest gruszka stylu Petit Cherie Enig Goutal, czyli takie bardziej świeże dziewczęce. To nie jest gruszka wysłodzona, to nie jest gruszka, którą znam z Jimmy Choo Eau de Toilette, czy którą znam z klasycznego Brita, czyli tego ciasta gruszkowego. To jest gruszka taka właśnie bardzo zwiewna, dziewczęca, urocza. To nie jest zapach żaden wysłodzony. Tutaj jeszcze zaproba takich niedrogich. Jean Arts, Art S. Zapach bardzo ciepły, jesienno-zimowo tulający. Bardzo przypomina Poem Lancoma. Dzisiaj go jeszcze w ogóle potestowałam przed nakręceniem tej części, tylko niestety mam problem z zdjęciem korka. Bardzo taki ciepły, tulający. Trochę przypomina mi El Ciel sobre la Place d'Oriente, bo jest taki trochę jakby słodko-kadzidlany. I właśnie ma też taką właśnie otulający charakter Poem Lancome. Co tu jeszcze chciałam pokazać, to jest Fendi skórzany, czyli to jest ten Leader Essence. Flakonik mam dzięki przemiłej wizerzance, dlatego tak go z sentymentu trzymam, z tym, że chyba zapach nie do końca mój. Jest skórzany, oprócz skóry wyczuwam też takie nuty orientalne, przyprawowe. Nie wiem, co by to mogło być, rozumiem, tak to może ta żywica Elemi tak pachnie. Że właśnie dla mnie jest taki skórzano-orientalny, właśnie te nuty takie właśnie przyprawowe. Niestety chyba te nuty przyprawowe są nie do końca moje, ale cały czas próbuję oswoić. I jeszcze chciałam pokazać na koniec, to jest Chanel Allure Eau de Parfum. Zapach kwiatowo-słodki, powiedziałabym, że to jest taka słodycz elegancka. Na pewno czuć różne kwiaty i na pewno wysłodzenie, na pewno wanilią. Nie przepadam specjalnie za zapachami waniliowymi. Ten może nie do końca mój, ale jest dla mnie akceptowalny. To, co trzeba mu przyznać, jest na pewno bardzo trwały, bardzo taki otulający, bardzo rozgrzewający, czyli idealnie nadający się na jesień, zimę. I właśnie jeszcze to, że właśnie ma taki charakter, powiedziałabym, słodko-pudrowy. A co niekoniecznie jest aż takie częste. Trochę bym wpisała go w klimaty Shalimara, tego Initiala, czyli takie właśnie pudrowo-słodkie klimaty. Ten dla mnie też właśnie jest taki słodko-pudrowy. I to chyba na tyle w tej części. Ewentualnie tutaj jeszcze widzę, że mogę pokazać ostatni już zapach w tej części. To jest Yves Saint Laurent Saharien. Dla mnie to taki słodki szyf, zapach właśnie taki słodki, kwiatowo-szyprowy, bardzo elegancki i bardzo kobiecy i niesamowicie trwały. Może nie jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o tą markę. Tutaj chyba prym będą wiodły L, czy to wersja de parfum, czy to wersja kolektor. Ale ten jest, myślę, że też w miarę w czołówce, jeżeli chodzi o tą markę i moich ulubieńców. Na pewno bardzo elegancki. I ja wyczuwam w nim taką nutę, powiedziałabym, takiego przebrudzenia, którą wyczuwam w wielu zapachach Montal. Ale myślę, że taka nuta takiego właśnie przebrudzenia nadaje właśnie charakteru takim zapachom właśnie, czy to właśnie z Montal, czy to właśnie temu. Nie jest taki po prostu oczywisty. Dziękuję za uwagę.